Czy bez wdrożenia Lean Management można podnieść efektywność? Weźmy taki przykład. Zaangażowani, zmotywowani, ambitni ludzie współtworzą Twoją firmę, pomagają Ci w prowadzeniu Twojej firmy, zgłaszają pomysły, rozwiązują problemy, po prostu żeby firma była bardziej efektywna. Kierownictwo nie koncentruje się na upominaniu, karaniu, przypominaniu, tylko pomaga, wspiera, zachęca do zmian. Firma cały czas się rozwija, maszyny się nie psują, przyzbrojenia są krótkie, a ludzie są mega zadowoleni. Brzmi trochę jak ideał, prawda? Bo pewnie czasem jest tak, że to się nie zawsze udaje. Bardzo często samo wdrożenie narzędzi kończy się porażką. Można to zrobić skutecznie. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Począwszy od kadry zarządzającej, a skończywszy na pracownikach produkcyjnych. To jest filozofia, Lean to jest filozofia, którą musi żyć cała firma. Tylko, że często mówi się, nie mamy czasu, musimy produkować i tak dalej, i tak dalej. Bo niestety, często nie wszyscy w firmie mają wspólny cel. Nie wszyscy identyfikują się ze zmianą. W moim ostatnim wideo mówiłem o celu optymalizacji, że to jest niezwykle ważne, żeby ten cel był wspólny dla wszystkich firm. Koniecznie obejrzyj ten mój pierwszy film, żebyś wiedział, o czym mówię. Nazywam się Tomasz Król i od prawie 20 lat pomagam właścicielom procesów produkcyjnych i usługowych. Wspólnie tworzymy zyskowne procesy. Dzisiaj opowiem Ci o pewnym przypadku. O konkretnym przypadku konkretnego klienta, który chciał w swojej firmie wprowadzić takie linowe podejście. Nie potrafi, bo po prostu nie robił właściwie tego, co powinien. Firma produkuje duże zbiorniki, dokładnie pod zamówienie klienta. Dotychczas z różnych powodów ludzie skupiali się na narzędziach po prostu. Nie skupiali się na zmianie myślenia. Nie chcieli zrozumieć, że straty występują w każdym procesie. Że może wydawało im się, że wprowadzenie zmian potrwa bardzo długo, jeśli się w ogóle uda. I w pewnym momencie właściciel dostrzegł, że kiedy zaczęliśmy mierzyć procesy, to wyniki znacznie się poprawiły. Po prostu, kiedy zmierzyliśmy rzeczywiste czasy i zaczęliśmy porównywać wykonanie z tymi czasami, to można było zaobserwować, co dokładnie trzeba poprawić. Po prostu zobaczyliśmy po zmierzeniu ich, co odstaje od standardu, od normy, od oczekiwań i co można poprawić. Wyobraźcie sobie, że okazało się, że raportowano czasy awarii, czasy przerw, czasy ważniejszych przestojów, ale reszta czasu wrzucana była do takiego jednego worka. Czyli na przykład pojawiała się informacja, że przez 5,5 godziny trwała produkcja i pospawano jeden zbiornik. A innym razem trwało to 4 godziny na przykład. Po prostu tyle czasu, ile było do dyspozycji po odjęciu awarii. Czyli zgodnie z prawem Parkinsona, że praca zajmuje tyle czasu, ile na nią przeznaczysz, właśnie tak to wyglądało. Kiedy zaczęliśmy odnosić wyniki tej produkcji do rzeczywistych, zmierzonych czasów, efektywność wzrosła o 25%. Okay? To wtedy zainspirowało właściciela, żeby wprowadzić rozliczanie produkcji według rzeczywistych danych i w oparciu o nowe standardy pracy. Wow! To wystarczyło, żeby zaoszczędzić sporo pieniędzy. Prawie 1 000 000 złotych w skali roku. Dobra, nie? Zupełnie przy okazji. Jeśli uważasz, że ta informacja może się komuś przydać, to polub ją, polub to wideo, skomentuj, udostępnij, bo pewnie wydaje ci się, że masz inny proces i u ciebie tak się nie da. Tutaj chcę rozwiać twoje obawy, bo myślisz może, że to jest właśnie Lean Management. Po części tak, ale chodzi o to, żeby skupić się na rzeczywistych usprawnieniach, a nie na wyszukiwaniu i nazywaniu narzędzi. W kolejnym, trzecim wideo pokażę wam system, który działa. Przyniósł już konkretne oszczędności od 2,5 miliona do 9 milionów złotych. Na ten temat będzie zresztą webinar, który będę prowadził i bardzo gorąco Cię już teraz na niego zapraszam. Co tam będzie? Tam powiem Ci o możliwościach, których być może nawet nie znasz. Zobaczenie tych możliwości zajęło mi sporo czasu, a najwięcej dało mi doświadczenie w pracy z konkretnymi firmami. Także wejdź na stronę, którą dla Ciebie przygotowałem i tam koniecznie się zapisz. Link znajdziesz w komentarzu. Do zobaczenia.